Dzień dobry Państwu. Jesteśmy dzisiaj na wyjątkowym live'ie eksperckim. Chciałam Państwa przywitać serdecznie w imieniu firmy Probiotics Polska, w imieniu naszego gościa specjalnego, pani Klaudii Sidorowicz. I zaraz pani Klaudii oddam głos, bo ona tutaj jest główną bohaterką tego spotkania. Natomiast chciałabym ją króciuteńko przedstawić. Pani Klaudia, no przede wszystkim jest miłośniczką ekoogrodów i ogrodów probiotycznych, jest projektantką zieleni, ale właśnie z zamiłowania jest ogrodniczką. Przedstawia się także jako rolniczka. Napisała niezwykłą książkę, którą chcę Państwu pokazać. To jest książka pod tytułem Ogród Probiotyczny. Jak uprawiać i nie zwariować, jak cieszyć się odżywczym plonem, jednocześnie regenerując skórę naszej planety. W wolnym czasie, kiedy nie siedzi przed komputerem i nie projektuje, spędza czas przy swoim domowym ogrodzie, właśnie probiotycznym, lub na polach kaszubskich, czego jej bardzo zazdrościmy. Prowadzi, możecie Państwo ją śledzić w mediach społecznościowych, przede wszystkim na Instagramie My Way of Gardening, ale także wiem, że jest taka strona na Facebooku. No i dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak stworzyć zdrowy ogród bez chemii. Ogród taki ekoprobiotyczny i jak nie zwariować i co zrobić teraz właśnie w tym okresie wiosennym. I teraz przede wszystkim dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry, chciałam się przywitać ze wszystkimi, którzy nas teraz oglądają i którzy nas będą oglądać, kiedy ta wersja naszego spotkania zostanie zapisana. Także witam serdecznie wszystkich, cieszę się, że Państwo tu jesteście. No i zapraszam do rozmowy o ogrodzie probiotycznym. Mam nadzieję, że Państwa zainspiruję do stworzenia takiego u siebie. Także zaczynajmy. Zaczynajmy. Ja jeszcze tylko w sprawach organizacyjnych. Dzisiejszy live będzie trwał około godziny, zostanie zapisany, ale bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby w trakcie też zadawać pytania, pisać te pytania. My będziemy się starali na wszystkie odpowiedzieć. Jeżeli macie Państwo wśród znajomych kogoś, kogo może to zainteresować, to też bardzo zachęcamy o udostępnianie po prostu tego live'a. Oraz żebyście teraz się z nami jakoś przywitali, żebyśmy miały też takie poczucie, że ktoś z tej drugiej strony jest, będzie nam bardzo miło. No i pierwsze pytanie, pani Klaudio, to jest takie, jak to się w ogóle stało, że się pani zainteresowała właśnie tego typu uprawami, tego typu sposobem na uprawy i warzyw i owoców? Wszystko zaczęło się za płotem mojego domu, tak można powiedzieć, obserwując pracę dziadka mojego męża, codziennie, który przyjeżdżał i codziennie zajmował się warzywnikiem. Ja obserwowałam go codziennie, pomagałam mu, kiedy on już słabł. I można powiedzieć, że w pewnym sensie jego praca bardzo mi imponowała. Imponowało mi to, że jako starszy i schorowany człowiek może wkładać tyle wysiłku regularnie w opiekę nad ziemią. No i tak to się zaczęło. Najpierw od pomocy, takiej zupełnie, ja tylko wysiewałam za drobne, jak dla jego oczu, nasionka, ponieważ miał dużą wadę wzroku, ale nie musiałam żadnej pielęgnacji w ten warzywnik wkładać, tylko konsumowałam jakby dary, które nam przynosił. No ale z każdym rokiem, z każdym nowym sezonem rozbudzało się we mnie takie pożądanie, żeby samemu spróbować, żeby przejąć opiekę, wziąć we własne ręce tą ziemię i zobaczyć, czy mi też tak się uda. W międzyczasie zmagałam się ze zdrowotnymi różnymi problemami i po odbyciu postu doktora Ewy Dąbrowskiej
odczułam na własnej skórze, że ludzki organizm jest fascynujący, że ma taką zdolność do samoleczenia, o czym pisze dr Ewa Dąbrowska. I pomyślałam, że po tym całym procesie oczyszczania i detoksykacji, który przeszłam, pożywieniem, które będzie wspierać moje zdrowie, które będzie je promować, będą właśnie warzywa i owoce z mojego warzywnika, które założyłam sobie, że będą kompletnie bez chemii rolnej. No, brzmi bardzo, tak powiedziałabym, transformująco. To tak brzmi na wielką życiową zmianę. Natomiast mam pytanie takie dla wszystkich, którzy chcieliby w ogóle zrozumieć, co to znaczy ogród probiotyczny. Na czym w ogóle polega to, że on jest probiotyczny i jak sobie w ogóle bez tej chemii tak naprawdę poradzić, gdzie się wydaje, że bez tego no, będzie nam połowa rzeczy umierała albo nie wyrośnie, albo jakieś szkodniki po prostu tą uprawę zupełnie zniszczą. Już tłumaczę. Ogród probiotyczny to miejsce, które łączy wiedzę upraw ekologicznych, wiedzę z zakresu permakultury i również wiedzę upraw biodynamicznych. To wszystko, co wymieniłam, bardzo mnie inspiruje do tego, żeby stworzyć taką swoją drogę. Niczemu tak do końca jakby nie jestem wierna z tych dziedzin, tylko łączę je wszystkie i one mnie inspirują. Ponadto na swojej drodze doświadczyłam dobrego działania probiotyków dla gleby, tak ja to nazywam, czyli pożytecznych mikroorganizmów. I kiedy zaczęłam je stosować, a to wszystko zbiegło się też ze zmianą mojego myślenia, sposobu myślenia, stylu życia właśnie po tej głodówce, to doświadczyłam i zobaczyłam, jak wielką moc dają te probiotyki dla gleby. I tak naprawdę one są takim buforem i dają gwarancję powodzenia upraw. I doświadczyłam tego we własnym ogrodzie, tym, który przejęłam po dziadku, i stworzyłam tam taki samoregulujący się biosystem, który pięknie funkcjonował. I postanowiłam któregoś razu się wyprowadzić z tej strefy komfortu i spróbować, może trochę z niedowierzania, czy to rzeczywiście tak będzie działało, ale zupełnie gdzie indziej, na nie swojej ziemi, w jakimś innym miejscu, ale nie w tym, które pielęgnuję już przez tyle lat. Znalazłam się na Wyżynie Lubelskiej i opiekowałam się tam 4,5-hektarowym gospodarstwem i w obcym miejscu, w zupełnie innym klimacie, takim mikroklimacie, no, te moje doświadczenia z kaszubskiego warzywnika pod Gdańskiem też przyniosły bardzo dobre rezultaty i to tylko dodało mi skrzydeł, że chcę jeszcze, chcę więcej. Przeniosłam się na kaszubskie pole, na nieswoją ziemię, o czym piszę w książce. I tam założyliśmy na szóstej klasie gleby, na glebach piaszczystych, kamienistych i na dodatek z korzeniami, tak jak piszę i mówię, że to jest gleba z kamieniami, z korzeniami i naprawdę szósta klasa gleby. I postanowiłam, działamy tam, zobaczymy, co się wydarzy. No i efekty tego można oglądać na Instagramie. Dzielę się tym, no super, pokazuję. Ja to oglądam, śledzę, jestem zafascynowana. Już zresztą rozmawiałyśmy o tym. A gdyby pani to wszystko po pracy jeszcze. To wszystko po pracy, tak? Bo pracujemy na pełnym etacie, więc naprawdę to jest ogromna moc i dlatego ta chęć moja dzielenia się tym, czego doświadczam i chęć inspirowania innych do podobnych działań. A gdyby pani działań, dla takiego, no, dla takiej osoby, która nie jakby tylko może słyszała, o co chodzi z tymi probiotykami, z tym, że się nie używa chemii, że się stosuje właśnie te probiotyki, to na czym to konkretnie polega? Co pani robi takiego? Wszystkie metody i sposoby, takie konkretne, krok po kroku opisałam w książce, ale spróbuję je też teraz przedstawić. Odsyłam do lektury, gdzie można wybrać jeden właściwy dla siebie spośród trzech modeli, które nazwałam ewolucja, rewolucja i metoda bez kopania.
Polega to na tym, że robiąc mniej, tak naprawdę osiągamy więcej w warzywniku i przestajemy, zaczyna się to wszystko od tego, że przestajemy kopać, przekopywać glebę. Zaczynamy ją odżywiać, karmić, można powiedzieć, jak człowieka i nie myślimy plonem, że nie myślimy, ile bierzemy marchewki i tego plonu na starcie, kiedy zaczynamy uprawy na początku sezonu, tylko myślimy o tym, jak odżywić i ożywić glebę, jak sprawić, by wzrastało życie mikrobiologiczne w glebie, by wzrastała ilość materii organicznej w glebie, co można zbadać w stacjach chemiczno-rolniczych, to poziom substancji organicznej i ilość węgla organicznego w glebie. I fajnie jest sobie, kiedy chcemy przetransformować swój ogród, właśnie zrobić na początku takie badanie poziomu substancji organicznej i węgla organicznego w glebie i zobaczyć po dwóch, trzech sezonach takich konsekwentnych upraw bez chemii rolnej z taką, ja nazywam też to te działania w ogrodzie jako uważne ogrodnictwo i naprawdę bardzo ten termin tak pięknie opisuje właśnie te działania, że przestajemy zmagać się z tą przyrodą. My jesteśmy na bardzo zachwaszczonym takim ugorze, gdzie są uciążliwe chwasty wieloletnie, jak pesz, pokrzywa. Pokrzywa jest zielem oczywiście bardzo zdrowym, ale w miejscu zagonów, gdzie chcemy uprawiać marchewkę, pietruszki i wszystkie inne warzywa, no ona jest uciążliwa, jak również pesz jest uciążliwy, więc w odpowiedzi na to stworzyłam taki system właśnie łączący te wszystkie metody, aby osiągać plony, aby budować żyzną i żywą glebę. No i tak jak mówię, polega to na tym, aby nie kopać, aby dostarczać materii organicznej i aby zasilać naszą glebę i te nasze zagony, warzywnik, ogród, czy to ogród ozdobny, czy to ogród użytkowy, nie ma to znaczenia, pożytecznymi mikroorganizmami. To są opryski dla gleby, które przeprowadzamy i aplikujemy probiotyki dla gleby. Tak jak przytaczam też taki cytat czy powiedzenie, bardzo je lubię, że tak jak piekarz potrzebuje zaczynu, aby powstał chleb, ten nasz codzienny pokarm, tak samo ogrodnik potrzebuje takiej szczepionki probiotycznej, takiego zaczynu dla gleby i czasami, a właściwie nie czasami, tylko pozostawienie tych procesów, jeśli mamy właściwy kierunek procesów mikrobiologicznych, jeśli jesteśmy uważnymi ogrodnikami, jeśli nie stosujemy chemii rolnej, bo chemia rolna i syntetyczne nawozy zabijają życie mikrobiologiczne w glebie, to naprawdę efekty są spektakularne i daje to mnóstwo takiej radości, spełnienia i poczucia, że tworzymy pożyteczne rzeczy, nie mówiąc już o tym, że żywa, żyzna ziemia karmi odżywczym, zdrowym plonem. Tak, jesteśmy dzięki temu bardziej zdrowi. No dobrze, a gdybyśmy tak spróbowali zacząć od punktu pierwszego, załóżmy, że mamy, nie wiem, albo dział, czyli nie mówimy teraz o wielkich obszarach rolniczych, ale dla tych osób, które chciałyby zacząć, czy na działce, czy w swoim właśnie przydomowym ogrodzie, czy założyć, bardzo są teraz modne takie warzywniki, gdzie się kupuje skrzynki, tam są ziemie, że nawet to można w mieście tak naprawdę uprawiać, czy niektórzy nawet u siebie, czy nie wiem, czy na oknie i tak dalej. Co jest ważne? Mam ziemię, tak? Mam nasiona, no i teraz rozumiem, że co? Kompostuję, dodaję probiotyków, jakoś wszczepiam te probiotyki w kompostowni. Co tu się dzieje, żeby właśnie to było takie probiotyczne, a z drugiej strony właśnie odżywcze?
To zależy od tego, z jaką glebą mamy do czynienia. To znaczy, czy mamy darń i chcemy założyć nowy warzywnik, czy mamy już glebę, która była wcześniej uprawiana. Dlatego tu są jakby takie delikatne niuanse, ale polega to na tym, aby układać naprzemiennie warstwy, jedna na drugą, jak w lasagne, jak w tej potrawie, czyli. Jeśli mamy mocno zakwaszczoną glebę i mówimy, że jej nie kopiemy, to żeby zabezpieczyć nasz zagon, który zaraz będziemy tworzyć przed inwazją tych chwastów uciążliwych, musimy położyć blokadę, nazwijmy to. Czyli jest to warstwa, która zawiera węgiel, może być to karton, niezadrukowany karton. On skutecznie będzie blokował przebijanie się tych chwastów z gruntu do zagonu i na to usypujemy kolejno warstwy. Oczywiście wcześniej opryskujemy tą glebę pożytecznymi mikroorganizmami, układamy karton, na to układamy części zielone, skoszoną trawę, w zależności od tego, co mamy. Budujemy taką lasagne i zawsze góra jest warstwą ziemi urodzajnej, ziemi ogrodowej lub kompostu. W tak przygotowany zagonek, który polecam, żeby miał metr szerokości, bo jest wygodnie go jakby sięgnąć do niego z jednej i z drugiej strony. Długość już jest wynikową tego, jaki mamy teren do dyspozycji. No i w tak przygotowany w pierwszym roku zagonek możemy posadzić najlepiej w pierwszym roku udają się warzywa takie ciepłolubne z rozsad, no również sałaty, ale powiedzmy, że w tak przygotowany zagon No to sadzimy dlatego rozmyty. będę takim trochę adwokatem osób, które może nie do końca wiedzą, co to pewne terminy znają. Co to znaczy, że warzywa ciepłolubne? Bo nie To wszyscy będą muszą wiedzieć. to takie, które sadzimy po 15 maja po zimnych ogrodnikach i zimnej zośce, czyli dynie, kabaczki, ogórki, cukinie. To jest ten termin ciepłolubny. Tak, Okej. Okay. powiedzmy, to dla mnie jest to taki synonim, że po prostu wtedy, kiedy już są noce ciepłe i nie ma przymrozków, najlepiej z rozsady. I teraz myślimy. Powiedziałam wcześniej, że nie myślimy plonem, czyli nie rzucamy się od razu z motyką na księżyc i nie przekopujemy tego, nie wyciągamy tych kłączy pężu na przykład, nie kopiemy jakiegoś tam powiedzmy, nie wiem, 100, 200 czy 300 metrów i jesteśmy wykończeni. Nie robimy tego, tylko konsekwentnie z sezonu na sezon budujemy żyzność ziemi. I właśnie te układanie tych kartonów, usypywanie tych warstw pozwala nam na zahamowanie rozwoju tych chwastów, przenikania tych kłączy do góry, ale to wszystko, co usypaliśmy, karmi nam życie to glebowe, życie, ten edafon gleby, czyli wszystkie żyjące organizmy w glebie. Co więcej, zwabiamy i zachęcamy, żeby pojawiły się dżdżownice, ponieważ one uwielbiają celulozę i karton. Karton, który będzie się rozkładał, będzie zwabiał dżdżownice, a one są bardzo no, mile widziane w naszym warzywniku. Nie dość, że nawożą, spulchniają, no, samo dobro i to dobro, które jest wyznacznikiem żyzności ziemi, bo żyzna ziemia ma w sobie dżdżownice. I jest jeszcze całe mnóstwo organizmów, których gołym okiem nie widać. Ja często mówię, że najważniejsze w takim ogrodzie probiotycznym jest to, czego gołym okiem nie widać. I to jest wywrócenie paradygmatu ogrodu. Jestem projektantem zieleni, więc teoretycznie projektuje to, co widać, i ogród jest tym, co widać, czyli krzewami, drzewami, łąką kwietną i tak dalej, żywopłotem. Mamy ramy ogrodu, mamy różne piętra i tak dalej, ale tak naprawdę właśnie w tym ogrodzie probiotycznym najważniejsze jest to, czego gołym okiem nie widać, czyli to życie w glebie. No, o ile dżdżownice zobaczymy, to w większości organizmów, które są fundamentem życia, tak naprawdę również człowieka,
tego nie widać. I o to trzeba zawalczyć, i o tym jest to uważne ogrodnictwo, że z sezonu na sezon budujemy żyzność gleby, dajemy sobie w tym swobodę, taki pewien luz. Nie, mamy już tyle w naszym życiu przychodzi spiny, przepraszam za to słowo, ale takiego stresu dnia codziennego związanego z pracą, wszystkimi okolicznościami, które się pandemią i tak dalej. Więc będąc w przyrodzie, w naturze, a ogród jest tym, dajmy sobie właśnie ten luz i pozwólmy sobie na uważne ogrodnictwo, na doświadczanie, bo tutaj bardzo istotne jest właśnie doświadczanie tej natury, obserwowanie, i efekty przyjdą same. Z roku na rok naprawdę ta ziemia jest żyźniejsza. No, szczególnie można się ucieszyć, kiedy używa się jeszcze kolejnej szczepionki probiotycznej, czyli bokashi, fermentu bokashi, który zakopuje się do gleby. Zakopuje się go po to, by raz, że jest to probiotyk, znowu bomba probiotyczna, czyli wprowadzamy mikroorganizmy do gleby, a dwa, że w wyniku procesów beztlenowych w zakopanym naszych odpadach jakby domowych, przefermentowanych z otrębami bokashi, powstaje humus, i będąc niedowiarkiem, można sobie to odkopać po jednym sezonie i zobaczyć, co się tam dzieje, i naprawdę no, efekt jest wow i bardzo budujący i wznoszący, bo rzeczywiście nasze odpady, kuchenne odpady z gospodarstwa domowego zamieniają się w życiodajne zasoby, i to można zobaczyć już własnym gołym okiem. Ja powiem, że jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem tego, co pani mówi. Tak sobie myślę, że to jesteśmy wszyscy jednak ekosystemem, tak jak pani mówi, to znaczy to są naczynia połączone. Nie ma niczego bardziej jakby, nie ma lepszej szczepionki niż odporność, a odporność bierze się w 90% z jelit, a tak naprawdę to jest zdrowa dieta i probiotyki, czyli to jest cały ten system, to jest bardzo piękna też ta pani opowieść o tym, z czego to się wzięło, czyli wzięło się z problemów zdrowotnych, potem dieta oczyszczająca, warzywno owocowa, właściwie głównie warzywna, tak, ten post. No i potem, gdzie szukać tego jedzenia, które będzie rzeczywiście wartościowe i zdrowe? No, szukać go w zdrowiu i glebie, tak? Czyli a gdzie ją mogę uzyskać? Stworzę ją sobie na bazie probiotyków. To jest dla mnie taka jakby zamknięta opowieść, ale też to, co pani mówi, to jest takie, że pozwalamy temu ogrodowi trochę, żeby on żył własnym życiem, czyli nie mamy na niego takiego pomysłu, że on ma wyglądać pod linijkę, bo się naoglądaliśmy jakichś folderów. O, to jest właśnie piękna uwaga, i jeśli mogę dygresję, czy mogę przerwać tak, pani super wypowiedź. No właśnie, zwróciła pani uwagę na istotną kwestię, że jeśli jesteśmy wierni metodom, które znamy od lat, to trochę może nas drażnić wizualnie to, w jaki sposób w fazach przejściowych ogród wygląda. Bo gdybym tak sobie pomyślała, że dziadek by teraz zobaczył, co ja wyprawiam w ogrodzie, to byłby bardzo niezadowolony w początkowej fazie, wczesną wiosną powiedzmy, ponieważ ogród wygląda trochę na taki zabałaganiony. W sensie widać kartony, nie widać pięknej, takiej równiutkiej, gołej ziemi, a jakby takim celem nadrzędnym każdego ogrodnika było kiedyś, aby ziemia była wolna od chwastów, taka równiutka i czyściutka. I dziadek, który wszystkiego mnie nauczył, nie mówiąc praktycznie nic, zawsze do tego dążył, żeby było bez chwastów, żeby była czyściuśka ziemia.
A my tutaj w tych uprawach probiotycznych i regeneracyjnych, mówiąc inaczej, ponieważ regenerujemy wierzchnią warstwę naszej planety, czyli ja mówię, skórę ziemi, czyli glebę, cały czas w tym naszym warzywniku, w tym ogrodzie probiotycznym dbamy o to, aby ziemia była przykryta. I dla niektórych może być to wizualnie w fazie przejściowej takiej nie do przejścia, ale że ten ogród jest taki ciągle wyściółkowany, że są w nim kartony, które czasem widać i może to budzić wizualnie w fazie takiej szczególnie transformacji, no jakiś taki powiedzmy opór czy niezgodę, ale proszę jakby zaufać procesowi natury i kiedy doświadczymy efektów, jakie to daje, to przyzwyczajimy się do tego i już tak naprawdę to nie będzie dla nas celem samym w sobie, to jak to wygląda, choć wygląda to jak dla mnie pięknie, tylko tak jak mówię, no natura jest fazy, piękna. Tak, ale są takie właśnie fazy przejściowe, że widać te kartony, że ja zalecam, aby chronić tą właśnie naszą skórę ziemi, tak jak naszą skórę, okrywać ją na zimę, jeśli nie możemy wysiać poplonów albo mamy chwasty uciążliwe, to zalecam głębokie takie grube ściółkowanie kartonami czy agrotkaniną czarną, cokolwiek będziemy w stanie zdobyć, ale zasłonięcie tej gleby na zimę tak mocno i szczelnie. Ale i to może wyglądać nieładnie, ale kiedy odkryjemy tą glebę na wiosnę tuż przed pierwszymi wysiewami, to i weźmiemy glebę do ręki, powąchamy ją, zobaczymy strukturę tej ziemi, to naprawdę sami doświadczymy, że warto i że rzeczywiście to daje dobre efekty. Jeśli do tego jeszcze dodamy te pożyteczne mikroorganizmy, to nie ma obawy, że nie wiem, ściółka pleśnieje, że się jakieś choroby grzybowe. Tak kiedyś ludzie mi pisali i się tego obawiali, że może tu wejdą choroby grzybowe, bo się będzie rozkładać ta ściółka, że to będzie pleśnieć. Nic z tych rzeczy. Jeśli używamy pożytecznych mikroorganizmów, stosujemy to ściółkowanie, to kierunek procesów mikrobiologicznych będzie zawsze właściwy i on będzie sprzyjał powstawaniu życia, a więc będzie to życie promował i utrzymywał, co oznacza, że do gleby będą przenikały substancje od tych bakterii, którymi zasiedliliśmy te ściółki, tą glebę. One wytwarzają śluzy, enzymy, bakteriocyny, naprawdę całą masę substancji chemicznych, takich pochodzenia biologicznego, naturalnego powiedzmy, chemiczne w cudzysłowie, które chronią nasze uprawy, więc naprawdę nawet w początkach swojej działalności, kiedy robiłam to czysto intuicyjnie, nie rozumiałam jeszcze tych procesów, nigdy nie miałam problemu z chorobami jakimiś grzybowymi, z ziemniakami zasypanymi, zaraza ziemniaka, czy jakiekolwiek inne choroby, ziemniaki usypane warstwy właśnie takie naprzemiennie, tak jak mówiłam, czyli tam skoszona trawa, na dole karton, obornik, coś, i takie warstwy po prostu nasypane, na to bulwy tylko rzucone i znowu mocno zaściółkowane i ktoś by pomyślał, przecież to tutaj zaraz się rozwiną choroby grzybowe, ziemniaki są wrażliwe i tak dalej. Nic z tych rzeczy, naprawdę wręcz przeciwnie, zbiory z jednej skrzyneczki 80 na 60 można gdzieś tam oglądać właśnie na Instagramie, co zbieraliśmy i no, nie ma potrzeby w ogóle nie stosowania jakichś środków ochrony roślin i tak dalej. Ja mam tak pytanie też zahaczając też o ten sezon wiosenny, no bo jesteśmy po zimnych ogrodnikach. Co możemy teraz zrobić, co pani teraz robi chociażby u siebie w ogrodzie czy na polu? Aktualnie u nas jest pogoda sprzyjająca aplikacji pożytecznych mikroorganizmów u progu sezonu, nowego sezonu, bo sezon w sumie się niedawno dopiero zaczął, bynajmniej na Kaszubach zimnych na północy, pewno w centralnej Polsce, może na południu i są obszary, gdzie już... Ale mamy bardzo późną wiosnę w tym roku, więc tak, wszystkich. Jest,
Jest późna, zimna wiosna i tak naprawdę teraz jest idealny moment, bynajmniej tak jak mówię, na Pomorzu, do aplikacji pożytecznych mikroorganizmów do gleby. I to jest taki gwarant tego, że procesy będą przebiegały prawidłowo, czyli mamy pochmurne, wręcz deszczowe dni i warto wykonać taki oprysk M-Farmą Plus. Ja zalecam M-Farmę Plus, sama tego używam. Jeśli mamy małe siewki, to omijajmy, jak już powschodziły nam marchewki, pietruszki, to nie aplikujmy tego bezpośrednio na takie maluśkie siewki, tylko na glebę wokoło. Na rośliny możemy aplikować te pożyteczne mikroorganizmy, kiedy łodyga ma już z 8-10 cm i mamy fazę, już jesteśmy po liściach tych pierwszych, liście są właściwe, więc na takie małe siewki omińmy, aplikujmy zawsze kiedy, więc to jest start. Dla mnie to jest początek, kiedy zaszczepię właśnie glebę pożytecznymi mikroorganizmami. Można też szczepić i zaprawiać nasiona właśnie M-Farmą. Możemy też bulwy ziemniaka ja tylko przerwę zaprawić. Dla tych z Państwa, którzy może nie wiedzą, o jakich produktach, o jakich wyrobach właściwie mówi Pani Klaudia, to są wyroby właśnie Probiotics Polska, wyroby do ogrodu i do upraw rolnych M-Pharma Plus i M-Pharma, które tam w różnych one są wielkościach. Ja takie mam pytanie, czy Pani ma swój jakiś pomysł na wypróbowany, jakie proporcje się Pani najbardziej sprawdzają, czy po prostu tak jak na etykiecie to? Tak jak na etykiecie, najprościej zawsze moim znajomym mówię, że litr M-Farmy Plus na 10 litrów wody. Co istotne, warto zbierać, szczególnie teraz jak są opady, wodę deszczową i wykorzystywać ją właśnie do tych oprysków, taką wodę deszczową. A jeśli wodę z kranu wodociągową, to strasznie uczulam i zawsze o tym mówię, bo doświadczyłam, że ktoś mi powiedział, nie, to nie działa, już to robiliśmy, ale to nie działa. Trzeba, jeśli woda wodociągowa, to zawsze woda odstana w otwartym pojemniku kilka godzin, a może i nawet całą noc, dlatego że w tej chwili woda jest bywa uzdatniana okresowo formami gazowymi chloru i to już nie jest tak jak kiedyś, że było czuć ten chlor w tej wodzie. Wprawne oko może to dostrzec, bo ta woda jest bardziej jakby natleniona, taka pieniąca i taka mleczna, ale jest to istotne, aby właśnie woda zawsze była odstana, bo bywa okresowo uzdatniana ta woda wodociągowa. Czyli najlepsza woda to taka deszczowa zbierana w jakichś pojemnikach, beczkach. No właśnie, oglądałam dzisiaj relację Pani na Instagramie. Jak Pani o tej deszczówce opowiadała. Tak. Także tak. Jest takie pytanie od Pani Sylwii Sienkowskiej. Zrobimy sobie chwileczkę na odpowiedzi. A propos kartonów, o których Pani mówiła, Pani Klaudio, a co z kartonami, które mogą zawierać jakieś substancje chemiczne? No to po pierwsze niezadrukowane kartony używajmy, a po drugie piękno probiotyków i tych pożytecznych mikroorganizmów zwalnia nas z takiego stresu, że jakieś szkodliwe chemiczne substancje przenikną do naszych plonów. Bo one zabezpieczają, tak? Pożyteczne mikroorganizmy tak, mają zdolność rozłączania łańcuchów aromatycznych, czyli one jakby dekonstruują, jak to powiedzieć, dekonstruują złożone związki chemiczne do prostych pierwiastków, z których te złożone związki pochodzą i w ten sposób je dezaktywują. Więc jeśli byłby jakiś klej, który mógłby nas niepokoić, to mamy gwarancję tego, że właśnie używając pożyteczne mikroorganizmy, no jesteśmy zwolnieni z tego, wiemy, że to zostanie, jeśli tam coś jest, rozłożone i możemy być spokojni. Także to jest właśnie piękno tego procesu, tych procesów mikrobiologicznych.
piękno natury, że tam Super. nie mamy, proszę się jakby nie martwić. Super. Dobrze. Czyli pani Angelika pyta, czyli kartony układamy jesienią, czy teraz już jest za późno? Jeśli, no jesienią byłoby najlepiej, ale możemy też to zrobić i założyć na wiosnę. Tylko warto, tak jak mówiłam, na takim wale, który usypiemy z tych różnych warstw materii, posadźmy w pierwszym roku, możemy tam wysypać nawet ziemniaki, bulwy ziemniaka, ale posadźmy warzywa z rozsady typu dynie, cukinie, bo to pozwoli nam na uruchomienie procesów przemiany tej materii, którą tam narzucimy, czyli to wszystko będzie się tam przetwarzało, by w kolejnym roku już osiągnąć taką fajną strukturę rozluźnioną i być może już pożegnamy się z chwastami. Jeśli chcemy ułożyć teraz na wiosnę, to ja pierwszą warstwę tych kartonów zmoczyłabym mocno wodą. To po prostu przyspieszy ich rozkład i jakby no będzie to dobrze działało. No chyba, że są tak jak u nas duże opady, więc nie trzeba by tego podlewać i namoczyć tych kartonów nie trzeba. Strasznie te warstwy, widzę, poruszyły wszystkich i te kartony. Jest też pytanie, jak wysokie, od pani Ani, jak wysokie powinny być kolejne warstwy? Po 10 centymetrów, w zależności od tego, ile mamy materiału do dyspozycji. No my akurat jesteśmy na kaszubskim polu przy gospodarstwie rolnym, więc mamy dostęp do materii organicznej, ale wiem, że w mieście może być z tym problem, więc no te 10 centymetrów to byłoby takie minimum moim zdaniem. Obiecuję pani, że plony w kolejnych latach no będą dorodne, będą zdrowe, będą nas kosztowały mniej wysiłku i pracy. Dlaczego? Dlatego, że nie kopiemy, czyli tak jak powiedziałam, że nie kopiemy gleby, to po pierwsze, czyli ograniczamy już sobie tą najcięższą fizyczną pracę w ogrodzie, tak bym powiedziała, a ściółkując, mamy sposób na to, by ograniczać wzrost chwastów. Czyli ściółkowanie, nie kopanie i usypywanie tych warstw ogranicza wysiłek fizyczny. Ściółkowanie chroni glebę, to jest, mamy szereg plusów, jeśli chodzi o ściółkowanie, to że gleba jakby nie transpiruje, czyli jest wilgotna, nie ucieka nam woda, nie przesusza się ten profil glebowy, tak, ale to również ograniczenie rozwoju chwastów, czyli tyle nie pielimy, bo tak jak obserwowałam właśnie dziadka, to najwięcej wysiłku fizycznego i pracy w ogrodzie jednak zajmowało to przekopanie warzywnika przed sezonem, no i nieustanne pielenie w fazie, kiedy te wszystkie nasze warzywa wschodzą dopiero. Tak. Czy widzi pani różnicę w wyglądzie chociażby tych plonów? Porównując do tych upraw, które kiedyś były takie, nie wiem, czy z chemią, czy z opryskami, czy właśnie bez tych probiotyków. I teraz patrząc na to, jakie są plony po używaniu właśnie probiotyków i po tej takiej naturalnej uprawie. No ja widzę całą masę jakby pozytywnych takich efektów. Choćby to, że sadzonki, które niedawno własne rozsady, o tak, wysadzałam, czy to selera, sałat, przyglądałam im się tak i nawet też napisałam na
na Instagramie któreś tam zdjęcie tak podpisałam, one aż lśnią, te liście aż lśnią i one na oko wyglądają, że są bardzo zdrowe, że są soczyste, takie jędrne. Tak bym to określiła. Też sobie wyobrażam, jak z takiej gleby, która jest tak różnorodna, zdrowa i ma tyle odżywczych składników, jak smak musi być też niesamowity, tak? Czasami kupujemy za straszne jakieś pieniądze, ale to oczywiście jest tego warte. Nie wiem, marchewkę w ekosklepie i mówimy, Boże kochany, po prostu kupiłem marchewkę w markecie i tutaj tak jakby to w ogóle ani nie pachnie, ani nie smakuje, a tutaj po prostu... To prawda, marchewka jest dobrym przykładem i pomidory. Pomidory uprawiane właśnie w taki sposób naturalny, to naprawdę truskawki, niejednokrotnie ten smak wiele osób wzrusza. Chrupkie, takie soczyste, pękate ogórki gruntowe również. Także no, jeżeli chodzi o smak i o jakość tych produktów, to kiedyś doświadczyłam takiej informacji zwrotnej od kucharzy, którzy jakby są pierwszym takim ogniwem, którzy czują tą różnicę i doceniają tą różnicę, bo wiedzą, że przy takim dobrym produkcie mniej trzeba naczarować się, tak, on się sam broni. Ustawa, tak? Im po prostu prościej, tym lepiej. I właśnie tacy szefowie kuchni poszukują takich produktów, potrafią wyczuć, które warzywa i owoce, czy są przenawożone, czy nie, czy pochodzą właśnie z naturalnych upraw. To jest taka branża, czy to są ludzie, którzy doceniają, czują to. Ja zresztą myślę, że każdy. Każdy, tak. Każdy. Odniosę się jeszcze do dwóch pytań tutaj. Czy jeśli na uprawie, pani Zuzia pyta, był kiedyś stosowany Roundup, to w jaki sposób przywrócić biologiczną równowagę ziemi? Potrzeba czasu i potrzeba pożytecznych mikroorganizmów. To byłby dla mnie taka wskazówka i taka gwarancja, że to pójdzie w dobrym kierunku. Także zaleciłabym pożyteczne mikroorganizmy, opryski, częste opryski właśnie z pożytecznych mikroorganizmów, z Enfarmy Plus, mączki skalne, bioalgę w fazie wzrostu roślin i zaufania, że te procesy, że natura wie, co robi. I tak jak mówię, pożyteczne mikroorganizmy rewitalizują glebę, więc ma pani gwarancję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku, a te pozostałości Roundupu zostaną zjedzone, rozłożone, mówiąc inaczej, przez właśnie te mikroorganizmy. Super. Pani Magdalena pyta, czy emy rozpracują, w cudzysłowie, glebę gliniastą na bardziej żyzną. Oj tak. Oj tak. Oj tak. Właśnie ze swojego warzywnika, który przejęłam po dziadku, uprawiałam go wiele lat sama już, wyszłam na Wyżynę Lubelską i tam właśnie pierwszy raz zetknęłam się z gliną. Pożyteczne mikroorganizmy i ściółkowanie pięknie rozluźniają strukturę gleby i naprawdę dają rewelacyjne efekty. Wystarczy glebę mocno ściółkować, nie żałować pożytecznych mikroorganizmów i zobaczyć, co się wydarzy i podzielić się efektami w social mediach. Tak jak ja to zrobiłam. Mam gdzieś też na Instagramie właśnie, jakie piękne dynie zbieraliśmy z tej właśnie gliniastej, żyznej ziemi. Ale kiedy weszłam na pole
na początku sezonu, to był 2018 rok, na tę Wyżynę Lubelską, to płakać mi się chciało, ponieważ miałam pobrać próbki gleby do stacji chemiczno-rolniczej, żeby zobaczyć, jaki jest stan wyjściowy. I nie byłam w stanie, bo można tam było kilofem po prostu walić, żeby wyciągnąć naprawdę jak w skalę. Ale po jednym sezonie takich upraw, po kilku miesiącach, kiedy zdjęłam ściółki, żeby zobaczyć, jak wygląda struktura gleby, ona była wyraźnie rozluźniona, była miękka, była lekko wilgotna. Naprawdę to robi dobrą robotę i rozluźni glebę gliniastą, taką zbitą. Nie, no super. Dobrze. A jakie sposoby na ślimaki bezskorupkowe, pyta pani Katarzyna? Cała masa. Naprawdę. Cała masa. W zależności od tego, jaką powierzchnię mamy. I już mówię. Jeśli mała powierzchnia, to można rozkładać wilgotne deski. To tu, to tam w warzywniku, które oparte są na jakimś kamyku. Tak, żeby pod deskę, jeśli to jest deska, mogły wejść ślimaki tutaj pod spodem i w słoneczny dzień przychodzimy, podnosimy deskę i zbieramy ślimaki. To jest jedna metoda. Wszystkie miedziane cudaki też pięknie działają, czyli teraz już do kupienia są taśmy miedziane. Ja nigdy nie kupowałam takich taśm, ale używałam takich rurek miedzianych od instalacji wodnej, którą po prostu pozostały nam takie fragmenty miedzianych rur od instalacji wodnej i je rozkładałam przy kapustach, żeby zrobić taką barierę, zaporę. Dostępne są też w tej chwili w marketach budowlanych wełniane granulki. Ślimaki nie lubią wełny, więc można takie wełniane granulki zakupić, które będą w ogóle nawozem, bo one się tam rozłożą i to będzie nawóz. Jak będziemy mieli pożyteczne mikroorganizmy, to ta wełna będzie pięknie rozkładana i wprowadzana w strukturę do gleby. To kolejna rzecz. Oczywiście, jeśli mamy gospodarstwo, to kaczki biegusy tam pięknie wyjadają ślimaki i to jest taka metoda właśnie z doświadczeń permakultury. I skorupki jajek, tłuczone skorupki jajek też dają radę. Zakopany piwo, czyli takie tak, odcięte. O tym, że słoiki z piwem. Tak, zakopane, że równo, one bardzo lubią, to tak. Jest bardzo popularne też taki sposób właśnie. Tak, i topią się i to działa, bo mieliśmy to w roku ubiegłym przy kapustach na polu, tym naszym kaszubskim, jak rosły kapusty, także też piwko działa. I jeszcze bardzo fajne, jeśli już nie mamy siły czasu na takie metody, albo wypróbowaliśmy i uważamy, że nie działają, to jest też bardzo skuteczna metoda kizeryt. To jest siarczan magnezu, czyli sól Epsom, taka, w której możemy się kąpać i którą człowiek też może pić. Tylko taką sól, ten siarczan magnezu, ten kizeryt, zalecałabym, aby usypywać jakby wokół warzywnika, tworząc takie ścieżki z zapory, nie po zagonach, ale wokół warzywnika, żeby nie mogły takie się... Takie bariery jakby. Takie bariery, tak, wokoło. Na ścieżkach, ale nie bezpośrednio na zagonkach, bo wydaje mi się, że teraz w rolnictwie ekologicznym siarczan magnezu wyleciał z listy tych środków, które są dostępne do stosowania, więc lepiej może tego nie sypać na zagody, ale tak jak mówię, robić takie zapory wokoło i na pewno jest to skuteczny środek. Super. Ja teraz tak, poproszę o coś pana Krzysztofa, a potem przeczytam inne pytanie, ponieważ pan Krzysztof dopomina się o odpowiedź na pytanie o dżdżownicę,
oraz wsparcie w przerobieniu materiału organicznego. Ale panie Krzysztofie, ja mam ogromną prośbę, jakby pan tak bardzo prosto jeszcze raz napisał, o co chodzi z tymi dżdżownicami, jakie jest pytanie dotyczące dżdżownic i zaraz odpowiemy, a w międzyczasie tutaj pani Magdalena, nie byłam na początku spotkania, więc nie wiem, czy dobrze rozumiem, czy należy rozłożyć ściółkę przekładaną kartonami, a potem to zdjąć. Ja... To zależy. Jeżeli naszym planem jest stworzenie dobrej struktury gleby i mamy czas na to, czyli kilka sezonów, aby z takich przekładańców warstw stworzyć humus, to dajmy sobie czas i to zostawmy. Ale są takie sytuacje, że taką ściółkę możemy założyć czasowo od kiedy kończymy sezon, czyli na przykład jesienią, nie wysiewamy poplonów, ani jadalnych, ani zielonych nawozów poplonów, tylko taką ściółkę zostawiamy do wiosny roku następnego i tuż przed samym sadzeniem zdejmujemy tą ściółkę i wyrzucamy ją na kompost. Tak możemy zrobić, jeśli mamy dobrą glebę, taką ziemię uprawianą, gdzie nie ma chwastów uciążliwych, czyli możemy okresowo tą ściółkę zakładać z kartonami, z trawą skoszoną, słomą, sianem, co mamy i zdejmować to przed sezonem, albo jeśli sobie tak postanowimy, że budujemy strukturę i będziemy uprawiać na wałach, czyli będziemy cały czas dorzucać tam materii i kompostu, to nie ruszamy tego i to będzie się samo przerabiało, będą to dżdżownice przerabiały, a my będziemy po prostu uprawiać na takim wale permakulturowym. Dobrze. I teraz wracamy do pytania pana Krzysztofa. O dżdżownicy. Chyba chodzi o to, o jaki rodzaj dżdżownic czy pani stosuje? Chyba o to chodzi, bo tak, czy pani stosuje, a jeśli jak, to jaki? Pani Magdalena pomaga. Czy chodzi o to, jaki rodzaj dżdżownic, czyli czy specjalne kalifornijskie? Jaki rodzaj najlepszych dżdżownic? O, to jest pytanie od pana Krzysztofa. To bardzo dobrze, my stosujemy mieszankę różnych gatunków. I nie tylko samą dżdżownicę kalifornijską, dlatego że dżdżownice kalifornijskie nie przeżywają zim w naszym klimacie, a my nie mamy możliwości, ponieważ mamy dwie pełne wanny tych dżdżownic, nie mamy możliwości ich przeniesienia i zabrania, żeby ochronić je przed mrozem. Więc wymyśliliśmy wraz z mężem tak, że zakupimy mieszankę dżdżownic. To w ogóle chyba były dżdżownice takie, sprzedawca chyba się reklamował jako dla wędkarzy dżdżownice. Sprawdziłam, były tam cztery gatunki dżdżownic, zamówiliśmy je i one pozostały w tych wannach przez zimę, były przykryte balotem słomy i przeżyły. Teraz, kiedy się zrobiło ciepło, to widać, że już wyszły ze stanu tego hibernacji i żyją, wiją i jedzą pokrzywy, więc sprawdziło się to. Mieszanka różnych gatunków, łącznie z dżdżownicą kalifornijską, ale to nie był jeden gatunek dżdżownic. Pan Michał pyta, po co w ogóle dżdżownice, jak dżdżownice są w glebie i nie trzeba im przeszkadzać? Tak, zgadza się, bo bardzo cenna myśl, ponieważ to dżdżownice same przyjdą, tak jak wcześniej powiedziałam, jeśli damy dużo celulozy, tych części brązowych czy kartonów i one się pojawią na zagonkach, oczywiście, ale my mamy takie tendencje rozwojowe z naszymi uprawami i potrzebujemy wspierać tą glebę, którą odbudowujemy na Kaszubskim polu, tam gdzie jesteśmy i potrzebujemy naturalnych nawozów, wspomagaczy, biohumusu, także
My po prostu założyliśmy, opowiem tak, własną fabrykę nawozów w cudzysłowiu. Mamy pole ziemniaków, pole, no wcześniej w tym miejscu rosł lędźwian, groch, stara odmiana grochu. Lędźwian, w tym roku tam na polu rośnie topinambur, więc po prostu my cały czas odciek od dżowic używamy do opryskiwania gleby, mamy dużo terenu wokoło, więc po prostu te dwie wanny to jest bardzo dużo, tak na potrzeby przydomowych ogródków to jest za dużo, ale my jesteśmy na polu i mamy taką aspirację, by zostawić glebę, którą otrzymaliśmy pod opiekę dzięki właścicielowi tej ziemi. Opiekujemy się nie swoją ziemią i celem nadrzędnym takim naszym było, aby zostawić tą ziemię w lepszej kondycji niż ją zastaliśmy, więc odżywiamy teren wokoło. I nam po prostu potrzeba dużo naturalnego nawozu. A poza tym jest to frajda opiekować się, mieć taki przychówek. Nie mamy możliwości na zwierzęta gospodarskie, aczkolwiek bardzo byśmy tego pragnęli. No ale póki co pracujemy zawodowo, a to byłoby trudne. Więc dżdżownice to jest taki nasz... Fabryka nawozów i takie spełnienie, że mamy jakąś formę, wyższą formę życia do opieki. Jeszcze mam takie dwa pytania, właśnie, że widzę, że jest trochę takich wątpliwości co do właśnie jakichś szkodników. Pani Agnieszka Rybicka pyta, jak pozbyć się mrówek z owoców truskawek? Mrówek z owoców, w owocach, czy w miejscu uprawy, to tak brzmi. To znaczy, ja tam mrówki stosuję sodę oczyszczoną, rozsypuję i to jest skuteczne. Tutaj jakby rozumiem, że one weszły w owoce. Bardzo pomocne są, to znaczy w uprawach probiotycznych nie ma takich problemu ze szkodnikami, dlatego że te bakterie zasiedlają jakby części roślin i one są, raz, że rośliny są bardziej odporne, mają silniejsze i grubsze te tkanki, więc są mniej chętnie atakowane przez szkodniki, no ale na mrówki, tak jak mówię, soda oczyszczona, ewentualnie różne pomagają tutaj olejki eteryczne, jeżeli chodzi o różne takie szkodniki, insekty czy owady. I jeszcze pytanie od pani Sylwii Lubasińskiej-Marczak, że całą działkę ma pokrytą bluszczem. Od czego można zacząć, żeby go zniwelować? No na pewno cała działka pokryta bluszczem. Na pewno trzeba byłoby to wyciąć, w sensie te części nadziemne, tak sobie to wyobrażam. Tak ja bym to zrobiła, że wycięłabym części nadziemne. I teraz kwestia, pytanie, co by pani tam chciała posadzić? Dlaczego pani chce ten bluszcz usuwać? Można by to wyściółkować mocno znowu kartonem i różnymi warstwami organicznymi i zostawić, zadusić, tak zagłuszyć, tak jak się robi z perzem czy pokrzywą i po, powiedzmy, od jesieni, wiosną, już tak jak no teraz w kwietniu, zdjąć tą ściółkę i zobaczyć, jak wygląda stan tej gleby i jak wyglądają te korzenie i części, które zostały w ziemi. One będą mocno osłabione i łatwe będą do wyjęcia, tak jest bynajmniej z perzem. Taki zagłuszony, zaduszony perz, kiedy zdejmie się tą ściółkę, zajrzy się tam, to widać, że on próbował szukać światła i tak tutaj prawdopodobnie byłoby też z bluszczem, żeby się podbijał do góry,
Są wtedy wiotkie te, ewentualnie jakieś łodygi, które tam próbowały pobudzić się do wzrostu i które szukały światła. No i wtedy łatwo go usunąć. Tylko pytanie właśnie, pod co pani chciałaby go usuwać? I jak stary jest to bluszcz, bo bluszcze bywają, mają grube łodygi. Także, ale Trzeba w taki ciągu 2-3 lat mieć takie. Tak, to nie muszą być stare. Zagłuszenie takie właśnie ściółką grubą na pewno da dobry efekt. Super. Pani Klaudio, to nie wiadomo kiedy minęła godzina. O. Tak. I teraz tak, dla Państwa mam dobrą wiadomość. Pierwsza dobra wiadomość jest taka, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie tutaj. Bo jak tylko się skończy lato i już będzie się zbliżała jesień, to będziemy sobie rozmawiać o eko i probiotycznym ogrodzie właśnie przed jesienią, co robić, jak robić i tak dalej. Druga wiadomość jest taka, że można naprawdę obserwować panią Klaudię głównie na Instagramie, bo tam też możecie zobaczyć sobie w relacjach tych My Way of Gardening, ale też jest na Facebooku pod takim samym nickiem, nie wiem jak to nazwać. Także tutaj może ja mam taką prośbę, żeby pan Dominik wrzucił nazwę tego konta dla Państwa, którzy jesteście zainteresowani. Do książki oczywiście odsyłamy, ona też jest dostępna o Boże, tak. Ona też jest dostępna w sklepie u nas w Probiotics Polska, w sklepie internetowym jest w sprzedaży, ale też u Pani oczywiście Klaudii jest link do strony, o, My Way of Gardening. Tak się pisze i tak trzeba szukać. Także bardzo, bardzo dziękujemy. Naprawdę mnóstwo ciekawej wiedzy, ale też takiego własnego doświadczenia, pasji i miłości do tego, co się robi. Więc ja osobiście jestem tym dosyć wzruszona i tutaj też ta idea, tu pisała pani Magdalena Kos, że ta idea w ogóle mindfulness, tak, w stosunku do ogrodu i miłości do ziemi, takiego poczucia, że mamy jedno zdrowie i ono zależy od całego tego obiegu ekosystemu, jest bardzo nam bliska. Także Państwu bardzo, bardzo dziękuję. Live zapiszemy, można do niego wrócić, można go polecać znajomym. I naprawdę dziękuję. Pani Klaudio, wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do siebie, jeśli ktoś ma Instagram, żeby podglądać. Ja zawsze mówię, niech efekty mówią same za siebie, więc zobaczcie, co nam się udaje, co się nie udaje. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, to również może tam postaram się odpowiedzieć. Dziękuję za to spotkanie. No i do zobaczenia wkrótce na kanale Probiotics Polska. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do widzenia. Miłego wieczoru wszystkim.